Dziś w Wiązownicy na Podkarpaciu w gospodarstwie pani Teresy Sus podejmiemy próbę pobicia pierwszego oficjalnego rekordu w plonie kukurydzy na ziarno w Polsce. Wspólnie z firmami Klas Polska oraz K plus S Polska, liderami w swoich branżach. Tutaj z racji tego, że szacuje się, że będzie dość wysoki, pokaźny plon, dedykowaliśmy kombajn, który idealnie nadaje się do pracy w warunkach dużej wydajności pola. To jest model Tucano 570, który będzie pracował z przystawką ośmiorzędową Corio. Ale żeby też praca kombajnu była w pełni wykorzystana, musi być też bardzo efektywny odwóz tego plonu, który maszyna zbierze. Dlatego też na tym polu będą pracowały dwa nasze traktory, Arion 610 145-konny oraz Axion 830 o mocy 235 koni mechanicznych, co pozwoli na pewno bardzo szybko skosić. Dzień dobry Państwu, Radosław Witczak, firma K plus S Polska. Z tej strony, proszę Państwa, znajdujemy się na polu kukurydzy, na którym dzisiaj będziemy bili rekord w ilości ziarna z hektara. Jeżeli ilość ziarna z hektara, to oczywiście nawożenie. Nawożenie nie małe, ponieważ kukurydza jest rośliną, która potrzebuje dużo składników pokarmowych, zatem z naszej strony jako K plus S Polska zachęcamy do stosowania i pokazujemy, że na tym polu został zastosowany nawóz w formie kornkali, gdzie w składzie mamy potas, magnez i siarka. Ilość tego nawozu, proszę Państwa, to około 400 kg na hektar, zatem 160 kg potasu, 24 kg magnezu i adekwatnie 20 kg siarki w czystym składniku. Ze swojej strony chciałbym tylko pokazać, że nawożenie musi się opierać na tym, że wszystkie składniki zarówno dla kukurydzy, jak i innych zbóż muszą być w ilości, która równoważy wszystkie składniki po kolei. Proszę zobaczyć, jak wygląda kolba odmiany kordzidzi z mojego pola. A taka odmiana konkurencji. Zrobiłem pomiar maty ziarna z odmiany kordzidzi. Uzyskałem wynik 250 gram. Czyli z czterech kolb daje 1 kg. Proszę samemu przeliczyć, jaki to daje potencjał. Odmiana Codigip jest to odmiana ziarnowa V260. Rejestracja w Polsce 2016 rok. Posiada oficjalny rekord Polski w plonowaniu na ziarno. Odmiana charakteryzuje się grubą kolbą baryłkowatą o ilości nawet do 22 rzędów. Jest to odmiana, która posiada bardzo mocny stay green, pozwalający na szybsze dosychanie ziarna i szybszy omot. Polskie rolnictwo znowu pokazało siłę. W ramach inicjatywy Razem dla Rekordów Polski podnieśliśmy wysoko poprzeczkę. Cieszymy się, jesteśmy z tego dumni, tym bardziej, że rekord po raz pierwszy trafia w ręce kobiety. Serdecznie gratulujemy.